zaraz przed przyjazdem, tyle do roboty, tutaj praca, nie, czuję się, że tracę czas, praca. A potem tak naprawdę jedziemy i fajnie, że pojechaliśmy. Także jestem zadowolony, że pojechałem sobie, odpocząłem głową. Fizycznie nie jestem pewien, głową w sumie też nie, bo miałem ojca non stop u mnie. Nie, odpocząłem, nie mogę przyznać, odpocząłem troszkę. Fizycznie nie za bardzo, bo siedzieliśmy do samego rana, ja poszedłem spać chyba o 5, w pół do 6. To znaczy nie, 4:30 musieliśmy spać do pokoi. Z pół godzinki zaczynałem zasypiać i przebudziło mnie zimno, strasznie mi było zimno, bo ja kubek zobaczyłem, że była pościel, dziwo, Volgo, wtedy w tamtym roku nie było, tym razem była. Nie martwiłem się o śpiwory, mówię, no dobra, nagrzeję się, nie będzie tak źle. Nie, głupi pomysł, było źle, było bardzo źle. Było bardzo zimno, powiedzieć tylko mi, nie wiem, czy to był przez alkohol, czy coś, nie wiem, było mi bardzo zimno. Musiałem wstać, wziąć kluczyki, ubrałem się, wziąć kluczyki do auta, poszedłem sobie po śpiwór. Aczkolwiek pomiędzy była straszna tragedia, bo zachciało mi się oczywiście kibelek, dwójeczkę, musiałem. Strzasnę się z zimna, schodzę na dół, piździło ten jak w lodówce. Otwieram ten kibel, a masakra, tam było, nie wiem, minus 40, tak się wydawało, pewnie było na plusie, czyli co, 0, ale mi się wydawało minus bardzo mocno. No ale nic, trzeba było się przełamać, dupa przymarzła do kibelka, ale daliśmy radę. No nieważne, poszedłem sobie do auta wziąć ten śpiworek, ale w sumie tak spojrzałem się na ogrzewanie, mówię, po co mam wracać? Włączyłem sobie ogrzewanie, pościeliłem sobie łóżko, rozłożyłem sobie śpiworek jeden, którym spałem, drugim się przykryłem, rozebrałem się, przespałem się parę godzin, nad ranem było cieplutko w środku, super miodzik, bardzo fajnie. Jestem super zadowolony z tego auta. Przewiezie cię, jedziesz w podróż, jedziesz na Green Lane, jedziesz się pobawić. Jedziesz tak naprawdę z małym łóżkiem, z małą sypialnią z tyłu. Super, bo dnia wszystko jest. Super. No nieważne, nie będę teraz zachwalał mojego auta, bo oczywiście ja je zrobiłem, to je zachwalam. Nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku jest dużo do niezachwalania. Muszę wyważyć koła, bo szczepię kierownicą na zakrętach przy 30-40 milach na godzinę. Nigdy nie mam czasu tego zrobić. No nieważne, wracając do wypadu. Wypad się udał, był świetny. Porobiliśmy trochę zdjęć, zrobiliśmy trochę filmików. Dzisiaj na więcej filmików. Chciałem zrobić cały wywiad z każdym kierowcą, jego aucie, dlaczego go kupił i tak dalej, żeby taki, no, taki mały guide zrobić dla nowych uczestników, dla nowych ludzi, tych, co chcą jeszcze kupić auto, ale nie wiedzą jakie, no ale niestety nie miałem okazji. Tak naprawdę niby wszystko na spokojnie, ale nie mieliśmy czasu na wszystko. Zrobiło się późno, też dlatego, że no, oczywiście była przygoda, urwałem wał środkowy, musieliśmy wracać do warsztatu, zespawać go, Daniel mnie zawiózł, wróciliśmy z powrotem, w połowie drogi założyłem go i pojechaliśmy dopiero na śniadanie, które mieliśmy tam być o 10, a byliśmy chyba o 12 jakoś tak, czy pierwszy, późno, także wszystko było przesunięte. Stradę skończyliśmy wieczorem, było fajnie, fajna atmosfera się wieczorem robi. Samochodami i tak dalej. Myślę, że każdy miał fajny upaw. Takie śmieje doświadczenie. Nowi ludzie, bardzo fajni. Mam nadzieję, że przyjadą z nami na następne wykłady, bo przyjemni ludzie, fajnie się jechało, fajnie się rozmawiało, fajnie się piło razem. Przyjemnie, tak powinno być zawsze. No co, ojciec oczywiście się nachlał, żul. Ojca takiego nikt nie widział. Ojciec to jest ten ojciec. Ojciec, on jest odpowiedzialny. Wszystko tu uważaj, tu jest kamień, nie najedź na niego, bo rozbijesz oponę. O, uważajcie, tu jest troszkę śniegu, to jest ojciec. Od każdego dba, o każdego się troszczy, na sam koniec dopiero od samego siebie. Dlatego każdy lubi ojca, jak jeździmy, bo planuje i ma w głowie każdego. A tym razem napił się i pizda! Jak on tam krzyczał, co on tam krzyczał? Sparta, ja pierdziel, opluł mi, dałem mu kamerę, żeby nakręcił, nie spodziewałem się tego, co będzie robił, opluł mi ją, bo trzymał ją przed sobą, tak krzyczał, że cały ekran jest opluty. Ojciec, czyścisz mi ekran. I tak będę musiał sam czyścić, po prostu do gada. No nieważne.
tak czy inaczej było śmiesznie. Nikt ojca nie widział nigdy, tak? No ale każdemu się należało. Człowiek, ojciec powiedział, organizujemy event, on potrzebuje się napić. Potrzebuje się na pewno, zmęczony gościu jest, no wiecie jak to jest, każdy ma prawo, każdy czasami potrzebuje takiego zaworu, żeby wszystko sobie odeszło na chwilę. No, no to, no to się napił, nie? Napił się już tutaj u mnie w aucie, już siedział, już tam było wesoło. No i tyle wyszło z tych filmików. Zobaczyłem się domu, co nakręcił, pewnie kamerę trzymał tam, a myślał, że kręcił tam. Sam nie pamiętam, także zobaczymy, pewnie wyjdzie śmiesznie. Wyjazd był fajny. No, na drugi dzień oczywiście wstaliśmy. Ja myślałem, ja się czułem, że to była 6 rano, 7 rano, poszedłem sobie zrobić śniadanie, patrzę na zegar, a tam 10:30. Co mnie okej, bo troszkę się przespałem. Bez ciśnienia, bez stresu, ale na spokojnie. Bardzo fajnie. Zostawiliśmy same chłopa, żadnej dziewczyny było. Oczywiście moje żono, to mówiłeś, uważaj, zostawcie czystą. 10 minut wszyscy posprzątali. Znaczy jak ja się nawet poczułem troszeczkę głupio, ponieważ wziąłem moje granty, wziąłem moje rzeczy, zaniosłem sobie do vana, ułożyłem tutaj, zapiąłem strapami, żeby to się wszystko nie latało. Wracam, chciałem zamieść w kuchni, wracam do kuchni, to sobie było po 10-15 minutach mniej więcej, kuchnia posprzątana. Mówię, dobra, jedyny jestem, który nic nie posprzątał. No dobra, nic, poszedłem, poszukałem czegoś brudnego, kibel był zasyfiony. Jeszcze zapałem się za motor, posprzątałem, umyłem podłogę, spłukałem wodę, bo oczywiście wody nie było tym razem, dolgo. No i poczułem się już pożyteczny do czegoś, już się nie czuję źle, zrobiłem swoje. No i tak to działa. Co jeszcze? No i nic, no i pojechaliśmy, tak? No, połowa chłopaków pojechała już do domu, tam pewnie, nie wiem, dzieci płakały, czekały. Nie mam pojęcia, po prostu musieli już jechać. My jeszcze sobie zrobiliśmy małego lejna. Bardzo prosty, nic trudnego, ale bardzo widowiskowy, piękny. To jest ten sam, co zrobiliśmy na moją 40, czyli 39, bo oczywiście moja żona nie umie liczyć i mi się zjebało, że to ja nie umiem liczyć. Ale dobra, będę miał 40 dwa razy. Kto jej nie miał, to się mówi raz w życiu, a ja będę miał dwa. Nie, lejn był fajny, bardzo przyjemny, dużo wody było. Przyjechaliśmy przez stan, myśleliśmy, że będzie taki spore, że będzie tak wysoko woda, że będzie trzeba się przeciągać. Daniel jedyny, który ma snorkel. Ja mam filtr powietrza na wysokości około 1,30 m, 1,40 m, ale myślałem, że też nie wystarczy, że będziemy musieli po prostu wyłączyć silnikę w autach, które są z tyłu, zatkać wejścia powietrza jakąś rękawicą, czymkolwiek i Daniel po prostu będzie ich przeciągał przez wodę. A się okazało, że wcale nie było tak wysoko, bo to jest... My przyjeżdżamy przez wodę, która prąd bierze z gór, a nie z tamy. Z tamy się lało dużo, ale tutaj z boku było spoko. Każdy przyjechał bez żadnego problemu. Bardzo fajnie. Byliśmy sobie na tamę. Bardzo widowiskowe, piękna miejscówka. Także, no i by się zakończył weekend. Minął tak o, bardzo szybko. Fajnie, że dojedziemy do domu. Jeszcze nie ma takiej tragedii. Dopiero będzie dopiero 6. Także to jest niespodziewane, bo zazwyczaj to jest 10. raz ten minimum. Nieważne, no co, przyjadę do domu, jak będę miał chwilę, czyli nie wiem kiedy, postaram się. Z tą kierownicą jest masakra. 35 mil na galonie, 35 mil na godzinę i wpada w szak. 29 już nie wiem czemu, nie wyważone koło. Robię to już od 6 miesięcy i narzekam, że nie jest zrobione. Oczywiście szef w dziurawych butach. To wcale nie jest śmieszne, to jest przykra prawda. Nie dlatego, że mi się nie skupia, naprawdę bo nie mam czasu, bo zawsze komuś rozwiązuje, zrób temu to, zrób tamtemu tamto, bo temu pomóż, bo tamtemu pomóż i na swoje rzeczy nigdy nie ma czasu. I tak narzekam do końca życia. Narzekanie mi się musi. No nie, spróbuję jakoś tak zmontować te filmiki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy z tego, co nagrał ojciec. Pewnie będzie słychać tylko jego i jego krzyczenie Sparta, ogień. Ojciec, wygrałeś tym razem, powiem ci. Ludzie patrzyli tak, nie? Damian, mój dobry, Damian stał na boku i tak. Co on wyprawia? To ojciec? Co w niego wstąpiło? Miał rację chłopak. Nikt ojca w ten sposób nie widział nigdy. No ale nie poszkodliwy, było dobrze. Oprócz tego, że 5 minut przed zaśnięciem, wyłączeniem się, oczywiście włączyła mu się agresja. Tylko
tylko do mnie, do Daniela. Ale nieważne, każdy ma prawo. Tak. Później sobie odpłynął, przespał się, rano wstał, rzeźki, ja tam. No ty nie powiesz się, bro. W sumie dobrze, że mam tego GPS-a, bo z moją orientacją nie zajechały do domu. Nie ma takiej opcji. Podróżnik, overlanding, ekspedycja. Ja się za rogiem gubię. Jakby nie moja żona, która mnie prowadzi, albo ta silny w GPS-ie tutaj, to kurde, daleko mnie zajechał. Gdzie miałem wyjechać? No właśnie. Exit the roundabout onto A4103. Jest, jest. Gdzie będzie moja i Daniel? A, silny, wiem. Tak, tak, okej, do samego perku, wiem. No i zdanie za mną jedzie. Spokojnie sobie jedziemy bezpiecznie, nie ma co pędzić. Coś nie śpieszy. No nic, było fajnie, no. Mam nadzieję, że jak najszybciej zrobimy na sobie taki wypad. Teraz pewnie będzie, będą to święta, co gdzieś pojedziemy. Muszę starać się więcej jakichś relacji, żeby tych filmików. Tak zawsze albo nie mam czasu, albo mi się nie chce, albo nie mam weny twórczej. Wtedy jeszcze ma żadnej weny twórczej, wystarczy włączyć kamerkę i nagrywać, a później zobaczyć, co było. To jest nudne, to jest nudne, to jest nudne, wyrzucasz, no, co jest fajne, zostawiasz. Zawsze jakiś dokument, zawsze jakaś historyjka. Właśnie postaram się robić tego więcej. Chyba to wszystko, nie? Jeszcze było? Nie, już wszystko. Nie było żadnych nikogo. Żadna spierdolina poza moją spierdoliną się nie spierdoliła. Moja spierdolina się spierdoliła, ale nie dużo. To była moja spierdolina, którą można było szybko naprawić i spierdolina pojechała dalej. Nie, poza żartami nie było żadnych problemów. Żadne auto się nie zepsuło. Raz tylko chyba tam zderzak odpadł, bo tam się bawiliśmy na polu troszeczkę. Chłopaki się nakręcili na tą dziurę, jeździli w nią do góry, na dół, a tam w poprzek oczywiście musiał też przejechać, ale bardzo fajnie przejechał, ten jego dzipek no, sprawuje się dość, dość fajnie, ale no, ich się ocignie. Już dojeżdżamy do Hereforda. Nie, już chyba jesteśmy w Herefordzie. No właśnie, moja orientacja, nawet nie wiem gdzie jest. Nie, tu już jest Hereford. Chyba. Jakoś tak, chyba obok przyjeżdża. Nieważne, bliżej domu. Jak to się mówi, wszystkie drogi prowadzą do Gloucester, tak? Czy jakoś tam tak było? Rzym, Gloucester, nieważne, jedno i to samo. No i prawda jest taka, że mi się stęskniło. Za moim małym pierogiem. No to starszym pierogiem też mi się stęskniło. Za moją żonką też mi się stęskniło. Oczywiście muszę to powiedzieć na widzie, bo wtedy fajnie wyjdzie. Nie, naprawdę, to jest nie fajnie. Z jednej strony fajnie, że sobie sami jedziemy, odpoczywamy od wszystkiego. Możemy sobie pobluzgać, musimy uważać, możemy sobie popić i cokolwiek innego, ale jednak brakuje, nie wiem, być może to jest wiek, jakoś tak, nie wiem. Jakoś tak brakuje mi dzieci, jak jadę sam, jakoś tak nie wiem, co mi jadę. Okej, miałem ojca, no to też jest duże dziecko, no ale to jednak nie moje, ja bym tak chciał, nie wiem. Prawdopodobnie wiek, nie? To mi się wydaje. No dlatego mamy ten, właśnie turystyka rodzinna jest, tak? Bo widzisz, rodzinnie jest, większe frajda jest. Na gruby offroad, taki ekstremalny, pewnie można sobie pojechać, ale ja już to tak za bardzo nie kręci. Pewnie czasami są momenty, punkty, że tam technicznie trzeba przyjechać, ale wszystkie te lejny w Anglii, to tam nie ma nic trudnego. Bardzo ładnie. Myśmy to zrobili. Stradę myśmy zrobili. Pol, bo jest tam parę lane'ów, gdzie mają niektóre punkty, są troszkę bardziej techniczne, ale to jest techniczny przejazd. Dziękuję. No i dupa, zapomniałem co mówiłem. Gdzieś szybli? Co teraz? Będę musiał to wyciąć. A nie umiem. Bo się nie znam. Co mówiłem? O czym mówiłem? O czym mówiłem? Nie pamiętam o czym. A, o Green Lane. Tam nie ma nic specjalnego. Tak, auto sportowe. Honda Civic przeleciała. Już mówiłaś to. Nie przerywaj mi więcej.
Nie przerywaj mi więcej, jak mówię. Także Green Lane to jest taki rodzinny wypad. Każdy ma, gdy można to zrobić. Tak, u nas w grupie jest Sebastian, który jeździ tym jeepkiem malutkim. Myśmy nie dawali w ogóle. Ty jedziesz, ty to w ogóle dasz radę? Chłopak daje radę i chłopak naprawdę ma większy banan z nas wszystkich. Co z tego, że ja przyjadę tym? Ja tym przyjadę, ostry patrola, blokady, no tego z tyłu, po środku, wszystkie piątki. Zrobiłem po to, żeby się dobrze zachowało. No dobra, jedzie, przejedzie, przecież po to go zrobiłem. Żadne zaskoczenie, jest normalne, tak? A chłopak? Tą pandą? No nie jest to panda, ale to jest Fiat. Może jeszcze nie, no to już jest Fiat. Nic, i on ten normalnie wszędzie przyjeżdża. Troszkę tu, troszkę tam. Kurde, jest świetnie. Dla mnie chłopak wygrywa w całej grupie. To jest najlepsze. No, jest super. Takie właśnie rzeczy lubię. Nieważne czym jedziesz, nieważne jakie masz auto, czy jest podniesione, czy nie, czy ma duże koła, czy nie duże koła. I jedziesz. Bierz te auto, patrz kiedy jest event, bierz sobie wolne. Jak ci nie chcą dać wolne, bierz sobie sika. Jak ci nie chcą dać sika, to puść im zdjęcie, że żygasz i strasz dupę w tym samym momencie i bierzesz tego sika tak czy inaczej i jedź. Ludzie myślą, no tak, ale wiesz, praca tutaj, to wszystko jest do momentu, w którym jesteś tutaj. Jak już jesteś tutaj, albo jesteś do domu, za każdym razem jest ta sama historia. Dobrze, że pojechałem, kochanie, dobrze, że mnie namówiłaś, skarbie, dobrze, że mnie namówiłeś, naprawdę było fajnie, jest cudownie, fajna grupa, fajni ludzie, nie ma stresu, no. Później się następnym razem się zapomina znowu, a praca, abyśmy coś w domu zrobili, są pożyteczniejsze rzeczy, jesteśmy w Anglii. W Anglii jesteśmy, oczywiście zarabiamy worki pieniędzy, wszystko przychodzi łatwo, tak? No dobra, jest nieprawda. Przeszkadzasz mi. Każdy jest zabiegany, każdy z nas. I jest ciężko, żeby znaleźć tą chwilę razem. Jeszcze ciężej jest, żeby wszyscy razem w grupie znaleźli chwilę razem w tym samym momencie, w tym samym czasie. Jest to dość ciężkie zorganizowanie. Aczkolwiek no ludzie próbują, starają się, bo wiedzą, jak naprawdę to jest fajne. Kto nie był, naprawdę zapraszam, przyjedźcie, zobaczycie, jest świetna zabawa, jest warto na 100%. Proszę mi nie ufać na słowo, nie ufać się nikomu, zwłaszcza mi. Nieprawda, mi można zaufać. Jest naprawdę świetne. Przyjedźcie, zobaczcie sami, zdecydujecie sami. Nie ma ciśnienia. Nikt się z nikogo nie śmieje. Nie ma absolutnie czegoś takiego. Jeśli masz chujowe auto, stary, zajebiście. Żadna sztuka jest przyjechać patrolem. Bo patrolowcy to ciśnieniowcy. Daniel nie jest ciśnieniowiec. Ale nieważne, w tym sensie, że każdy. No, masz patrola, masz blokady, duże auto, czeski, piątki przejechałeś. No, czego się spodziewałeś? Przyjedziesz jakimś małym złomkiem, w ogóle niepodniesionym, zwykłym autem, które w ogóle reduktora nie ma. Kurwa, stary, jesteś zajebisty. Świetnie. O to właśnie chodzi. Bierz to auto, ma na 4 koła napęd. Jakoś sobie poradzi, tak, dawaj, jedziemy. W tym jest frajda. Zrobisz bobhola, zrobisz jakieś części techniczne. Myślisz, że nie zrobisz? Stary, pomożemy ci. Przeciągniemy auto na spokojnie. Nie będzie niszczenia, nie ma łamania. Jeśli nie chcesz, twoje auto możesz niszczyć. Ale jak nie chcesz, to zrobimy tak, żeby było dobrze. Ale do tej pory właśnie robiliśmy. Na koniec dnia, czy na koniec weekendu, czy na koniec tygodnia, ważne jak długo jedziemy, każdy ma wracać do domu bezpiecznie, spokojnie, zadowolony i z bananem tutaj. Wszyscy. Dzieci zmęczone, wylatane, bez telefonów, bo nie ma tam zasięgu, zazwyczaj, zawsze mamy nadzieję, że nie będzie zasięgów, leżą z tyłu na kanapach i śpią tak. Do domu odpoczęte, zresetowane. Wyleczone z tego wszystkiego, tego Wi-Fi, internetu i tych bzdur. Nie mówię, to jest złe, ale jest umiarem, a umiaru dzisiaj nie mamy. A to naprawdę jest lekarstwo dla dzieci. To jest świetne. Dlatego turystyka off-roadowa, rodzinna jest po prostu zajebista. Uzdrawia rodziców, uzdrawia dzieci, zbliża się do siebie, robisz coś razem, stawiasz namiot razem, jeśli masz namiot. Jeśli nie masz namiotu, jedziemy do pokazu, no to organizujesz wszystko razem, pomagasz żonie, albo i nie, tak jak ja. Sorry, kochanie. Dzieci są razem, moja Pola, moje dziecko przyjeżdża, a czy Weronika będzie, a czy ta będzie, tak, ojej, jedziemy. Jest po
pamiętajcie, dzieciak nigdy nie będzie pamiętał tego dnia, który zabrałeś twoje dziecko do McDonalda. Dlaczego miałby to pamiętać? Ale cię zapewniam na 100%, że będzie pamiętało każdy wypad. Jakiś ciekawy, jakaś coś się stanie, jakaś przygoda, jakaś spierdolina się spierdoliła, trzeba jakoś to naprawić, zrobić, zorganizować się. Trochę nerwów jest, byśmy chcieli jechać, ale musimy czekać na was, tak jak teraz. Byśmy dojechali, chłopaki wszyscy czekali, zrobili sobie lejna, wrócili, byli po śniadaniu. No, no oczywiście, no, 3-4 godziny naprawienia auta, bo w tobie z powrotem wróciliśmy dopiero, żeby wsiąść do śniadania i jeść. No wie, teraz jeszcze musicie jeść, no stary, no tak, no chciałbym, nie? No i teraz czekaj. Ja muszę zjeść, niezadowolony czekać, ale nieważne. Każdy się szanuje, trudno, się poczeka, jedzie się dalej, ważne, że razem. I wszystko w jakiejś tam mniej więcej synchronizacji. Ale dla dzieciaków jest naprawdę lecznicze to dla dzieciaków. Nieważne gdzie jedziemy, po co jedziemy, po prostu zabrać ich z miasta, zabrać ich od szkoły, zabrać ich od Wi-Fi, zabrać ich od telefonów. To jest natura, jest piękne. Samo to, że oddychasz świeżego powietrza, wybiegasz się, porobisz zdjęcia. Później siedzimy tego dnia, my filmiki oglądamy. A jak tutaj wyszło, jak tam wyszło, zobacz jak fajnie auto wyszło pod tym kątem. Normalnie wygląda, jakby miało większe koło niż naprawdę ma. Tak właśnie zanosiło mi, nie? Tutaj jest napakowany, wcale nie, tak wyglądasz ten lustrze. I tak samo na zdjęciach off-roadu, zobacz to moje auto, jak fajnie tutaj wyszło. To jest normalnie, tutaj sobie daję go na zdjęcie profilowe. I takie tam rzeczy. Fajne. Tak naprawdę to my też wracamy wtedy, jak małe dzieci. 40 lat. Tak, Amika. Ja już to robię od 20 lat. Ja już to robię od 20 lat i dalej mi się to nie znudziło. Absolutnie. Nawet nie zwolniło. Kocham to prawie za każdym razem, jak jedziemy, coś robimy, to jeszcze bardziej. Pewnie czasami są problemy, spierdolina się spierdoliła, trzeba naprawiać, kasę trzeba wyłożyć, ale to naprawdę wszystko jest tego warte. Wyrzucamy pieniądze na jakieś bzdury, wyrzucamy pieniądze na nowe kafelki, na nowe karki. Masz ten jebany garnek i tak się gotuje, ale ten był lepszy. No dobra, kupujemy lepszy. Telewizor, no fajnie jest telewizor, ale tamten jest lepszy, jest ten nowy model. I wydajemy pieniądze na telewizory, na telefony, na bzdury. Później chcę żałować pieniędzy na coś takiego, gdzie wzbogaca cię pod każdym punktem, według mnie chociaż. Twoje dzieci, ciebie, razem, wszyscy razem, socjalnie, gdzie ja jestem antysocjalny, chuj. Ale tutaj naprawdę dobrze się czuję, o dziwo. Także naprawdę nie ma co żałować pieniędzy na coś takiego. Jest fajnie, jest po prostu fajnie. Mogą tak gadać przez godzinę, aż do samego domu pojedziemy i mogą wrócić, dalej bym gadał. Nie chcę przynudzać. Ale taka jest prawda, jest to naprawdę zajebiste. Ja powiedziałem, że to robię 20 lat, ale mi się nie znudziło i to mi się nie znudzi. Wiele rzeczy robiłem. Ścigałem się na motocyklach. Ścigałem się w offroadzie, też zrobiliśmy też dużo kompetycji z moim bratem. Było świetnie, super. Ścigałem się troszkę samochodami, trochę driftingu było, trochę tego, trochę tamtego. Wszystko, wiele rzeczy przychodziły i odchodziły. Zmieszany z pracą, z karierą, sportem i tak dalej, i tak dalej. A offroad zaczął się jakieś mniej więcej 20 lat temu i zawsze został. Wszystko się zmieniało, ale nie offroad, nie pasja do offroadu. To zawsze było stabilne. Jeden z moich najwspanialszych momentów... In a quarter of a mile, turn right. Czyli, bo mnie wybijesz... Chciałem skręcić, powtórz. Tutaj w prawo. No, nie, czemu w prawo? Nie, idziemy prosto. Take the next right. Nie, absolutnie nie, o czym ty mówisz? Kobieta. Gdzie mam tutaj jechać? Nie, jedziemy prosto. Pokaż mi teraz. Chwileczkę. Piękny, ksiądzik jest piękny.
porównywałem tamtego dnia. Trzymałem tego Jeepa oryginalnego, widziałem, zacznę modyfikować, zacząć się skończy. Ale nie byłem pewien, czy moje żony, moje dzieci polubią. Zabrałem ich pierwszy raz. Cheltenham Quarry to jest taki małe, taka miejscówka. Niby nielegalna, niby nie do końca nielegalna, ale randowie, nieważne, ludzie jeździli, też mi pojechali. I dzieciaki z tyłu, ale pozytywnie, się im podobało. Jeśli im się to spodobało, o kurczę, to normalnie, to ja mam wymówkę, żeby dalej to robić. Mogę ich zaangażować tą samą pasją. I to było najpiękniejsze. W tym momencie my wszyscy razem mamy to samo. Mamy tą pasję i pchamy w tym, my chcemy tego samego. Ode mnie do moich dzieci. Pola to bardzo lubi, Klaudia też, tego już teraz, ona jest starsza, 20 lat oczywiście, już nie jest cool jechać z rodzicami, ona woli coś innego robić. No ale przyjdzie czas, no. To jest wiek, każdy przychodzi swoje etapy. No moja żona oczywiście, nie, swoje auto już musi mieć, już chciała w kompetycję wchodzić, żeby się bawić. Czasu, no ale w końcu zostawiła sobie tego Suzuki Jimniaka i teraz będę musiał to robić. Cieszy mnie to, dużo pracy, ale cieszy mnie to, bo widać, że zrodziłem tą pasją. Jest to troszkę niebezpieczne, bo naprawdę grube pieniądze na to idą, nie czasu w ogóle.